Hej, dziś przychodzę do Was z denkiem. Jest to trochę mniejsze denko niż zwykle, ale po pierwsze stwierdziłam, że moje denka są trochę za długie, a po drugie też będę teraz przez wakacje trochę w dwóch miejscach naraz i stwierdziłam, że wolę robić mniejsze denka, ale pamiętać co nieco o tych produktach, których używałam, niż robić, wiecie, raz na dwa miesiące wielkie denka i nie pamiętać połowy produktów, których używałam. Więc dzisiaj trochę mniejsze denko, ale wciąż dosyć spore. Pierwszym produktem, który zużyłam w ostatnim czasie, jest to moja ukochana odżywka do włosów, czyli kuracja wzmacniająca wypadanie stop. Advanced Techniques, ona teraz powróciła już dobre pół roku temu do katalogu. Kiedyś te produkty z tej serii w ogóle i zresztą ta odżywka były w zupełnie innych opakowaniach. To znaczy te opakowania były srebrne z czerwonym paskiem, a sama ta kuracja była w opakowaniu z pompką i muszę przyznać, że trochę mi bardziej pasowała, jak była jednak pompka niż tubka, ale z drugiej strony z tubki to rzeczywiście świetnie spływa, bo to jest dosyć rzadki produkt i on mi pięknie, nawet nie musiałam go rozcinać tej tubki, bo ten produkt mi pięknie spływał na samo dno i go pięknie wyciskałam. Jednak musicie uważać, bo ona zawiera argininę i keratynę. I z tego co ja się orientuję, to są to proteiny. Mimo to jednak bardzo Wam polecam to serum, bo naprawdę możecie nadać... Nie można z nim przesadzić, tak? Może Wam się trochę za dużo nałożyć na ręce, ale on Wam nie obciąży włosów, tylko je ładnie ujarzmi, wygładzi i do tego nada ciekawy zapach, bo on pachnie trochę jak pasta do zębów. Ale mimo to bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam. Kolejnym produktem, który zużyłam w ostatnim czasie, jest to krem do rąk Naturals z mlekiem i miodem. W sumie długo się z nim męczyłam. Jest to krem gęsty, na długo mi wystarczył. Raczej używałam go na noc i w sumie trochę się męczyłam, bo tak naprawdę on był gęsty, ale po jego użyciu nie czułam takiego spektakularnego nawilżenia, jakiego bym oczekiwała po takiej konsystencji. Ale nie był drogi, bo one zazwyczaj kosztują w promocji po 5-6 zł. Opakowanie 75 ml. Chyba jednak zostanę przy moim ukochanym Avon Care z gliceryną niebieskim. Kolejny produkt, który zużyłam, to zmywacz do paznokci Avon o pojemności 150 ml. Jednak chyba do niego nie wrócę, bo dobrze zmywał lakier z paznokci. Znaczy, powiem tak, poprawnie. Jako, że jest to produkt z acetonem, tak? Dobrze mówię? Tak. Jest to produkt normalnie z acetonem, nie jest to jakiś, wiecie, super odżywczy zmywacz. To w sumie jest moim zdaniem za drogi na to, jak działa, bo myślę, że lepiej lakier ściągają zwykłe lakiery, tak, znaczy zmywacze takie, wiecie, za 3 zł, które też mają aceton. A miałam kiedyś, pamiętam dawno temu, taki świetny zmywacz do paznokci z firmy, jej, nie pamiętam jakiej, ale ojej, nie pamiętam z czym to było, on miał tak piękny zapach, nie miał acetonu, a do tego tak cudownie zmywał lakier z paznokci, a ten w sumie jest jak zwykły zmywacz, trochę większy, bo to rzeczywiście 150 ml, to jest trochę większe opakowanie, ale w sumie jest drogi, bo on kosztuje w katalogu zawsze po 20 zł i chyba go nigdy nie widziałam w niższej cenie, więc ucieka mi. Nie powrócę do niego, raczej do niego nie powrócę. No to teraz jak mówiłam o czymś, z czego nie jestem zadowolona, to powiem o mojej perełce i moim ukochanym kosmetyku z Avon, czyli o peelingu do twarzy głęboko oczyszczającej, oczywiście przecięty, bo chciałam wszystko zużyć, Pore Penetrating, teraz on zmienił opakowanie, tak, to jest głęboko oczyszczający peeling do twarzy, jest cudowny, genialny, wspaniały i będę go używać jeszcze długo, długo, długo na pewno. A dlatego tak go chwalę, bo jest po pierwsze tani, można go kupić, myślę, za 8-10 zł już w katalogu. Jest bardzo wydajny, ponieważ on jest w formie takiej gęstej pasty. I wystarczy go dosłownie odrobina i bardzo ładnie ściera martwy naskórek z twarzy. Jest on drobnoziarnisty, ale rzeczywiście czuć, że on wyciera ten naskórek. Tak? To nie jest coś takiego, wiecie, że macie w zawiesinie kilka drobinek ścierających. Nie, on jest gęstą pastą i cały jest praktycznie wypełniony takimi drobinkami ścierającymi. Tak, jest tani, jest wydajny, jest dobry. Ma on w swoim składzie, z tego co pamiętam,
Teraz rzuca okiem mentol, tak, dokładnie. A więc pozostawia takie uczucie chłodu na twarzy, takiej odświeżonej cery. Ja jestem z niego bardzo, bardzo, bardzo zadowolona i na pewno do niego wrócę i Was zachęcam do wypróbowania go. No, tylko nie zachęcam osób, które mają bardzo wrażliwą skórę, bo ten mentol i te ostre drobinki mogą Wam trochę przeszkodzić, ale wszystkim innym bardzo polecam ten peeling. To teraz coś, czego jeszcze nigdy nie było w żadnym z moich denek, czyli mydło w płynie. Avon Senses, był to zapach Winter Treasure, czyli ten z maliną i wanilią, przepiękny zapach. Ja kocham wszystko, co jest chyba z maliną. Przepiękny zapach, świąteczny. Mydło to rzeczywiście pięknie się pieniło, nie widziałam żadnych problemów z pienieniem się tego mydła. Pompka się nie zacinała, w sumie pompkę chyba sobie zostawię to opakowanie, bo może mi się jeszcze przydać. 250 ml, piękny zapach. Ten zapach też utrzymywał się w sumie na skórze dłoni przez jakiś czas po umyciu ich. Cóż mogę powiedzieć, bardzo, bardzo, bardzo mi się sprawdził. Żałuję, że to była edycja limitowana, ale myślę, że jak znowu wyjdzie coś z maliną, to na pewno kupię i Wam też bardzo polecam. Niedawno wykończyłam też kolejnego swojego ulubieńca, czyli utrwalający puder do twarzy Avon Mark. Tu jest on chyba Magix HD. Oczywiście on jest transparentny, czyli nie pozostawia koloru. Mimo to jednak trochę bieli, tak? Niby nie pozostawia koloru, ale troszeczkę skórę bieli. Jednak uważam, że jest to najlepszy puder utrwalający, jaki miałam. Mam zapas taki zrobiony i nie mam zamiaru przestawać go używać. Powiem Wam w sumie, że nawet nie korci mnie, żeby kupować inny puder do wypróbowania, bo po prostu z tego jestem tak zadowolona. On mi tak pięknie trzyma makijaż twarzy, że szok. Uwierzcie mi, utrwalenie tym pudrem podkładu Estée Lauder Double Wear zapewnia mi piękny, idealny makijaż przez 10-12 godzin, bez znaczenia, czy na dworze jest gorąco, czy jest zimno, czy pada deszcz. To nie ma znaczenia, po prostu trzyma mi się wszystko perfekcyjnie i idealnie. Ba, w ogóle on każdy podkład utrzyma mi bardzo, bardzo, bardzo ładnie ten puder i serdecznie Wam go polecam. Nie polecam używania go pod oczy, co już mówiłam kiedyś, ponieważ on lubi wysuszać strefę pod oczami i ja go nigdy pod oczy nie używam. I myślę, że też osoby, które mają suchą cerę, może on wysuszyć. Więc Wam nie polecam, ale wszystkim innym, którzy borykają się często z problemem właśnie przetłuszczającej się skóry bądź przetłuszczającej się tylko strefy te, polecam, wypróbujcie. To teraz znów nietypowo, bo pasta do zębów. Zużyłam ostatnio pastę do zębów Natura Siberica Polar Night. Jest to pasta czarna do zębów, w kolorze czarnym. Jeszcze będzie mnie widać czarna. Chociaż piana robi się bardziej szara niż czarna. I zawiera ona aktywny węgiel, naturalny kompleks wybielający, sól morską oraz syberyjskie zioła. Muszę Wam powiedzieć, że rzeczywiście ta pasta sprawiła, że moje zęby były jaśniejsze. Kiedy jej regularnie używałam, naprawdę widziałam różnicę. Bardzo dobrze się czułam z moim uśmiechem używając tej pasty. Kupiłam już kolejne opakowanie i na pewno na tym jednym kolejnym się nie skończy. Z tego co wiem, ta pasta kosztuje około 15 zł, 20 zł. Nie jest dosyć dobrze dostępna, bo z tego co wiem jej w Rossmanach nie ma. My ją kupujemy chyba w takim niedużym sklepie osiedlowym, ale jeśli ją gdzieś dorwiecie, spotkacie, no to rzeczywiście wypróbujcie, bo jest bardzo fajna. Ale pamiętajcie, past wybielających nie powinno się używać codziennie. To znaczy wiecie, non stop używacie, że używacie tylko tej jednej pasty. Tylko zamiennie z pastami po prostu chroniącymi zęby, ponieważ takie pasty często bardzo mocno ścierają szkliwo i mogą niestety doprowadzić do czegoś, do odwrotnego skutku, bo mogą nam zepsuć zęby. Ale tę pastę Wam jak najbardziej polecam, bo rzeczywiście daje widoczne efekty. To denko jest czasem pożegnania. Czasem pożegnania sentymentalnego, ponieważ żegnam tym denkiem moją pierwszą gąbkę firmy Ebelin. Jest to gąbka, którą kupiłam rok temu i może nie jest jeszcze w jakimś mega fatalnym stanie, ale myślę, że już powinna się usunąć, bo jednak rok jak na gąbkę to już jest wystarczająco dużo. Nie wiem, co tam w środku w niej może siedzieć, może jakieś złe rzeczy, ale jednak chyba się jej pozbędę. Jednak
co muszę powiedzieć, jest to genialna gąbka. Naprawdę, kosztuje śmieszne pieniądze, bo 2,50 euro, po prostu taka cena szałowa. Bardzo Wam ją polecam wypróbować, jeśli gdzieś ją dorwiecie, gdzieś, to znaczy w drogeriach DM, których nie ma w Polsce, wiem, ale jeśli dorwiecie ją w Niemczech, w Bułgarii, w Czechach, na Słowacji, koniecznie wypróbujcie i co mam powiedzieć, koniecznie wypróbujcie fioletową wersję, bo mam jeszcze wersję różową i wersję w kolorze takim zielonym, miętowym i nie jestem z nich aż tak zadowolona. Najbardziej byłam rzeczywiście zadowolona z tej fioletowej wersji i bardzo Wam polecam, jeśli gdzieś znajdziecie. No i do widzenia, gąbeczko. Mgiełka do twarzy aloes i bawełna. Jedyna mgiełka do twarzy w ofercie Avon. Nie pamiętam, czy czasem ona nie była ostatnio wyprzedawana. Ale obym się myliła. Ja jej używam wtedy, kiedy jest mi gorąco, żeby spryskać twarz, ale też używam jej zazwyczaj do takiego, wiecie, zmniejszenia pudrowości twarzy, kiedy właśnie twarz jest, wiecie, w pudrze i taka jest sucha i nieprzyjemna może czasami, bo jest go za dużo, to właśnie zmiękczam sobie ten makijaż tą mgiełką i bardzo Wam ją polecam, jeśli ją gdzieś znajdziecie, bo kosztowała śmieszne pieniądze, zazwyczaj kosztuje jakoś 7-8 zł albo i 6 zł. Przepięknie, delikatnie pachnie aloesem, bardzo delikatnie, bo nie jest bardzo perfumowana. Z tego, co widzę, oczywiście nie zawiera alkoholu w sobie i bardzo, bardzo polecam. Na ożywianie skóry, na gubienie pudrowości makijażu jest świetna. Kolejna przecięta tuba, czyli odżywka, a w sumie maska do włosów, pełne odżywienie z marokańskim olejkiem arganowym. Maska, którą zużywałam długo, bo ja mam dużo masek i dużo odżywek i sobie tak leżą i wybieram którąkolwiek, ale jestem z niej zadowolona i myślę, że jeszcze raz ją kupię, bo rzeczywiście dawała fajne nawilżenie włosom. Była dosyć gęsta. Tubka też właśnie, ta forma tubek Advanced Techniques sprawiła, że ona całkiem nieźle spłynęła, ale oczywiście musiałam ją przeciąć, bo jednak ona nie jest tak rzadka jak odżywka do włosów, tamta kuracja wzmacniająca. 150 ml. W katalogu teraz jest dziesiątka. W dziesiątce jest za 7 zł. A ogólnie też, tak powiem, cena kręci się wokół 8-10 zł. Całkiem fajna maska. Fajnie odżywia włosy, nie obciąża, tylko je tak właśnie wygładza. I ja na pewno do niej wrócę. To skoro jesteśmy przy kąpieli, to zużyłam teraz niedawno dwa żele pod prysznic Senses z serii Enchanted, czyli nasze niedawne nowości, czyli Magical Kingdom oraz Enchanted Paradise. Bardziej świeży, bardziej perfumowany. Obydwa świetne. Obydwa mi się bardzo sprawdziły. Obydwa pięknie pachnące. Tanie jak barszcz. Jak widać, puściusie. I co właśnie bardzo mi się jeszcze w tych żelach podoba, to jest to, że one są przeźroczyste, w przeźroczystych butelkach. I ja doskonale widzę, ile mam tego żelu, czy mi się zaraz skończy, czy się nie skończy, więc polecam Wam, bo też są bardzo tanie, zawsze je polecam. Kolejnym żelem pod prysznic, który też ostatnio wykończyłam, jest żel Joyful Tropics. Jest to żel pod prysznic, który już jakiś czas temu został wycofany z katalogu. Ale ja, jako że uwielbiam ten zapach, to mam zrobiony zapas. On pachnie, słuchajcie, papają i brzoskwinią. Ojejku. Piękny, słodziutki, letni zapach. Po prostu genialny. Z kompleksem witaminowym. To jest taka, wiecie, wersja... nieprzeźroczysta, o tak powiem. Piękny zapach, długo utrzymujący się na ciele. Cudownie kremowa konsystencja, no i tylko żal, że został już wycofany. Kolejny bestseller, który już u mnie widzieliście, czyli olejek do mycia gąbek, a w sumie do mycia ciała z Isany. Ja go używam do mycia gąbek, jest cudowny, wspaniały, genialny, tani, no tylko, że śmierdzi rybą. Ale powiem Wam, ostatnio go szukałam, jak ten wykończyłam i nie mogłam go znaleźć. I obawiam się, że został wycofany już w Polsce. Będę za jakiś czas w Niemczech, więc będę tam szukać. Może w ojczyźnie Isany i Rossmana go znajdę. Mam nadzieję, bo jest genialny. Teraz testuję olejek Nivea, który mi wpadł w dłoń, ale nie jest aż tak dobry jak ten. Ten jest lepszy i muszę na niego jeszcze polować. Dajcie znać, może w Waszych Rossmanach gdzieś są. Pojadę gdzieś dalej i kupię.
Uwielbiam, jest świetny, naprawdę. Dalej pozostajemy w temacie olejków, czyli NutraEffects, olejki do demakijażu. Genialne, zużyłam już 2 opakowania od ostatniego Denka. Kocham je i są najcudowniejsze. Zawsze tak naprawdę, mimo że mam dużo produktów do makijażu, bo mam i płyny micelarne, i inne olejki, i inne mleczka, to jakoś tak najczęściej łapię za to, za ten olejek, bo po prostu jest najwygodniejszy do używania, bo łapię go pod prysznic, myję nim buzię i zawsze mi wszystko ładnie domyję, zmyję. No po prostu genialny. Genialny też jest świetny do mycia gąbek, więc jak mi zużyją i sanę, to przejdę na te olejki, a na pewno jeszcze kupię nieraz. I kupiłam mydełka w naturze. Mydełka firmy Sejo. Akurat były w fajnej promocji, bo kupiłam 2 za 2 złote, czyli każde kosztowało mnie złotówkę, w 2 wersjach zapachowych. Aloes i arbus oraz mango i miód. W każdym razie mają bardzo ładne zapachy. Niestety nie są to tak mocne zapachy jak zapachy mydeł Oriflame, tych z Love Nature. One zdecydowanie bardziej pachniały. Te tak mocno nie pachną. Wiecie, jak tamtek wchodziłam do mojej łazienki, to po prostu czułam zapach, od razu we mnie buchało tego mydła. Tutaj tego nie ma, jednak jest on przyjemny, mydło się dobrze pieni. Trochę się ciapie, muszę przyznać. Ale za taką cenę 2 zł za 2 kostki nie mam prawa być niezadowolona. Niedawno też wykończyłam tusz, który bardzo lubię, czyli tusz Oriflame Incredible Love. Świetny tusz, niedrogi, bo on kosztuje zazwyczaj w fajnej cenie około 20 zł. Zwykła szczoteczka, tylko z nim jest taka śmieszna sprawa, że kupiłam drugą sztukę tego tuszu, bo była w promocji i okazało się, że szczoteczka jest inna. A dokładniej ta szczoteczka, bo wymieniłam ją, tam do tamtego tuszu nowego włożyłam starą szczoteczkę, tą nową wyrzucam, ponieważ okazało się, że ta nowa ma krótsze włoski. Tak jakby, nie wiem czy to będzie widać, ona się tak jakby, widzicie, na dole jest szersza i potem się zwęża lekko. Tamta stara wersja miała równe włoski na całej długości i była taka, wiecie, bardziej puchata, bym powiedziała. Więc, no cóż, stwierdziłam, że ta nie maluje też tak dobrze jak tamta. I tamtą zostawiłam, to wyrzucam, ale bardzo polecam Wam ten tusz, daje naprawdę śliczny efekt. To jest taki tusz, bym powiedziała, codzienny. Będzie idealny na co dzień, wiecie, taki pewniaczek, że rano się śpieszycie, pomalujecie nim rzęs, to macie pewność, że on Wam tych rzęs nie sklei, nie zrobią Wam się pajęcze nóżki, jakieś paskudstwa, tylko będzie fajnie. I jak znajdziecie gdzieś w promocji, to bardzo polecam, zakupcie, wypróbujcie. To teraz może coś do włosów. Moja ostatnio ukochana odżywka, czyli łaźnia Agafi, maska stymulująca wzrost włosów. One są w takich śmiesznych saszetkach. Tutaj jest 100 ml produktu i ja ją kupiłam za około coś 6 zł. Mam tutaj, słuchajcie, same praktycznie naturalny skład. Nie mamy parabenów, nie mamy SLS-ów, silikonów. Mamy natomiast dużo naturalnych składników, bo słuchajcie, już na 4. miejscu w składzie mamy olej z sosny syberyjskiej. Jest rzeczywiście fajna odżywka, fajnie nie obciąża włosów, bo ona właśnie stymulująca wzrost włosów, czyli nakładamy ją już od skóry głowy. Tak, nie zapycha mi włosów, to ja jej używam zawsze po zrobieniu peelingu skóry głowy, kiedy skóra jest oczyszczona, żeby doszły te wszystkie dobre substancje do moich włosów. I jestem z niej bardzo zadowolona, bo ona nie obciąża tych włosów. Rzeczywiście potem mogę 2 dni chodzić, wiecie, w włosach, nie muszę ich myć i jest wszystko ok. Jest tania, tylko nie jest wszędzie dostępna, ale bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam ją wypróbować, jeśli szukacie fajnej maski. Nie idealnie nawilża dalsze włosy, ale dla mnie nawilżenie jest wystarczające. Tak, jeśli macie bardzo, bardzo, bardzo suche włosy, może być to dla Was za mało, no ale dla mnie jest perfekcyjna. To skoro jesteśmy przy temacie włosów, to zużyłam też ostatnio, i oczywiście przecięłam, szampon Eleo od Oriflame. W sumie zużyłam też, od razu Wam pokażę odżywkę i też ją przecięłam. Z tej serii Eleo. Co muszę powiedzieć o tych kosmetykach? Przegenialnie pachną. Ojej.
nie wiem czym, ale to jest taki cudowny zapach, słuchajcie, że to po prostu się nie da tego pobić. I włosy po umyciu ich tymi produktami też przepięknie, przepięknie pachniały przez jakiś czas. Po prostu zabójczy zapach, zabójczy, cudowny. Minusem może być to, że są to dosyć drogie w sumie produkty, bo szampon i odżywka kosztują na promocji po jakieś 20 zł, a cena regularna to jest chyba 40 zł, więc no nie jest szałowo, aczkolwiek ja byłam z nich zadowolona, ale tak naprawdę przez pierwsze 2 miesiące używania. Potem chyba mi się włosy przyzwyczaiły i już nie było takiego efektu wow. Jednak rzeczywiście nawilża włosy, wygładza te włosy, ale mimo wszystko, jak znajdziecie gdzieś na fajnej promocji te produkty, myślę, że warto wypróbować, jeśli macie właśnie takie włosy wymagające odżywienia, nawilżenia, to będziecie zadowoleni z tych produktów. Bardzo jest gęsty szampon do włosów, znaczy bardzo gęsty jest, tak, nie jest wodnisty. Odżywka jest, jak to odżywka, ale jest, nie spływa z włosów, nie zauważam jakichś problemów, więc jak znajdziecie w fajnej cenie je gdzieś, no to polecam wypróbować. Przed nami kolejna rozcięta tuba, czyli skrab do rąk i stóp. Niedawno Wam o nim opowiadałam w filmie z przeglądem ostatnim w katalogu. Naprawdę świetny, świetny, świetny produkt. Rzeczywiście te drobinki są... Produkt jest sam w sobie gęsty. Drobinek jest dużo. Fajnie ścierają ten martwy naskórek. Ba, nawet kiedy macie takie, powiedzmy, średnio wyjściowe stopy, to znaczy takie, wiecie... Nie takie, że jeszcze na gwałt potrzebują tarki, ale takie, że nie bardzo chcecie je pokazać już, to naprawdę już bardzo pomoże Wam ten skrab, bo on pięknie ściera martwy naskórek. Nie spływa, bo jest właśnie, jak mówiłam, gęsty, więc on nie spływa dodatkowo. Zawiera olejek shi, tak? Masło shi, więc jeszcze nawilża i odżywia pięty lub dłonie. I jest bardzo, bardzo tani, bo takie opakowanie w katalogu zazwyczaj kosztuje około 8-10 zł, czyli nie jest drogie, a jest wydajne. Bardzo Wam polecam wypróbować. Niedawno zużyłam też maseczkę, a dokładnie połóweczkę maseczki Balea z arbuzem. Taka kremowo-żelowa maseczka. I ona była taka. Było jej 2 razy po 8 ml. I wystarczyło mi dokładnie na 8, chciałam powiedzieć, na 4 użycia. Bardzo fajna maska, fajnie odżywiała skórę, ale zdarzały mi się z nią bardzo dziwne rzeczy. I to już mówiłam chyba przy tej poprzedniej maseczce, przy ostatnim denku, że ja po nałożeniu jej na skórę czułam straszne pieczenie. Naprawdę strasznie mnie piekła buziak. Ale to pieczenie po kilku minutach ustąpiło i jak ją zmyłam, to nic się złego nie działo. Zmyłam twarzą, nie była czerwona, nic się nie działo, była gładka. Ale no to jest dosyć dziwne, że po nałożeniu chwilę ja czuję bardzo, bardzo silne pieczenie. Nie była droga, kupicie je na pewno w drogeriach DM i ogólnie w niemieckich drogeriach. W Polsce chyba Balea nie jest tak bardzo dostępna jak w Niemczech, ale wydaje mi się, że jest ogólnie dostępna jakoś. Maseczka była ultra tania, bo ja za nią zapłaciłam na pewno mniej niż 1 euro, więc no słuchajcie, niecałe 4 zł, czy tam 4 zł za maseczkę na 4 użycia to nie jest dużo, więc warto wypróbować. To akurat była wersja właśnie, jak mówiłam, z arbuzem i była to chyba edycja limitowana. Kolejny produkt firmy Oriflame, który zużyłam ostatnio, jest to korektor. Korektor Extra Lasting w kolorze Light Nude i rzeczywiście, co dziwnego i co fajnego, był on bardzo jasny i lekko żółty, więc plus za kolor. Ogólnie był on całkiem wydajny, ale może nie jakoś ultra dobrze kryjący. Powiedziałabym tak, miał takie średnie, porządne krycie. Tak, nie było to pełne krycie, nie było to krycie jak korektora z Catrice, mojego ukochanego, najmilszego. Nie nadawał się też ten korektor dla mnie osobiście za bardzo na niedoskonałości, nadawał się jedynie pod oczy, ale nie wysuszał tej strefy, lekko się zbierał, to muszę powiedzieć, z takim fajnym dzióbeczkiem, chociaż miałam czasami problem z nim taki, że jak za mocno, sfokusuj się, halo, czemu jestem niewyraźna? Miałam z nim też taki problem, że jak się za mocno nacisnęło, no to wiecie, plama na pół twarzy z korektora i no wiecie, jego nie usuniecie, tak?
Więc to jednak jest minus tej tubeczki. W sumie całkiem niezły. On też potrafi być w katalogu w fajnej cenie po 15 czy po 10 zł. Więc jeśli szukacie korektora jasnożółtego o średnim kryciu, myślę, że możecie zwrócić na niego uwagę. Kolejnym tuszem, który niedawno zużyłam, jest to tusz Wide Awake od Avon True Color. Taki podkręcający rzęsy z taką śmieszną szczoteczką spiralną troszeczkę. I powiem Wam szczerze, że jak go kupiłam, to nie spodziewałam się fajerwerków, a w pewnym momencie zauważyłam, że naprawdę świetnie wygląda na rzęsach. Moje krótkie rzęsy, jakieś nieszałowe, ładnie podkręca. Ma ładny czarny kolor, nie skleja tych rzęs. Naprawdę jestem zdumiona i na pewno do niego wrócę. Wyrzucam go, bo jest już trochę suchy i w sumie jest już dosyć stary. Więc dla mojego bezpieczeństwa i moich oczu wolę go wyrzucić, ale na pewno do niego powrócę. Tak normalnie można go kupić chyba już za około 14 zł, 15. Więc ja do niego na pewno jeszcze powrócę, jak zużyję trochę moich zapasów tuszowych jeszcze. Bo jest rzeczywiście godny uwagi. W ostatnim czasie zużyłam też produkt, który może nie jest moim ukochanym, ale mimo to miałam już chyba trzecie opakowanie. Jest to krem pod oczy Enu Clinical, ten z serii Absolute Even. To jest jeszcze stara wersja tej serii przeciwko przebarwieniom pod oczami. I muszę przyznać, że byłam z niego bardzo zadowolona, bo to jest takie, niby go nie kocham, ale go lubię. Wydaje mi się, że on zawierał w sobie jakiś lekki pigment, bo nawet widzicie na opakowaniu, albo i nie widzicie, takie ma ciemne plamki. Ale był fajny. Taka śmieszna tubeczka z takim śmiesznym dzióbkiem. Jego się wyciskało tutaj. Jego się odkręcało i zamykało. Fajny, bardzo wydajny rzeczywiście. Tylko miał jeden minus. Nie można nim blisko podjeżdżać tu oka, bo po prostu zaczną Wam łzawić masakrycznie oczy. Mimo to polecam, jak znajdziecie fajne jedzenie. Niestety ta seria jest wycofywana teraz z katalogu. Mam nadzieję, że wejdzie w nowej odsłonie i pewnie jeszcze go kupię, ale chyba z tego co pamiętam zawsze dostawałam je w pakiecie dla koordynatora, dlatego ich używałam, ale nie żałuję. I ostatnim już produktem, który mam Wam dziś do pokazania, jest to produkt, z którym męczyłam się bardzo długo. Znaczy męczyłam się. Po prostu którego używałam bardzo długo. Jest to baza Avon Luxe. Z tego co wiem, ona miała w sobie jakieś tam silikony. Niby tutaj widzę, że jest matująca. Fajna. Butelka z tłokiem, czyli wiecie. Jak się naciskało, to tam taki tłoczek szedł sobie do góry. Bardzo wydajna. Bardzo, 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 bardzo. Bo już kiedy myślałam kilka razy, że już ale jej mało zostało, zaraz ją zużyję, to zużywam ją dalej i dalej i dalej i zużyć nie mogłam, ale fajnie, delikatnie wypełniała zmarszczki, fajnie, delikatnie wypełniała pory, w sumie może nawet lekko przedłużała trwałość makijażu. Ogólnie jestem z niej całkiem zadowolona, nie wiem, czy do niej wrócę, bo rzeczywiście bardzo długo ją zużywałam. A pewnie będę chciała spróbować czegoś nowego. Mimo to czasem można ją dorwać w fajnej cenie w katalogu i warto ją wtedy dorwać. To już wszystko w tym denku. Mam nadzieję, że pomogłam Wam w niektórych przypadkach podjąć decyzję o zakupie bądź nie. Dajcie znać, czy mieliście któreś z tych produktów, które ja już zużyłam. I widzimy się w następnym filmie. Cześć!